Bardzo potrzebujemy Pana i bardzo potrzebujemy refleksji w swoim życiu, ale ta refleksja musi być dokonana w duchu świadomości. To jest mój osobisty wybór. Ja decyduję o tym, gdzie będę. Bóg już swój wybór okazał w Chrystusie. Bóg pokazał w Chrystusie, że chce, aby wszyscy byli zbawieni. Teraz ja i ty jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi. Co wybierzemy? Jeśli słuchamy słowa, zastanawiamy się, myślimy, doświadczamy i chcemy wybrać. Chcemy wybrać to, co dobre. Chcemy wykorzystać to, co dobre, żeby się uratować, żeby wygrać tą bitwę i dotrzeć do celu. Musimy rozeznać doktrynę ludzką od prawa Bożego. Jedno, co możemy powiedzieć na pewno, to każdy człowiek, który pójdzie za Jezusem, w swoim życiu doświadczy tego, co doświadczał Jezus. Jeśli masz te doświadczenia w swoim życiu, to znaczy, że poszedłeś za Jezusem. Jezus mówił, jeśli ja tego doświadczałem i słudzy moi tego doświadczać też będą. Prawda? Słudzy Pana muszą doświadczać to, co doświadczał Jezus. Można uniknąć tego, nie wchodząc w służbę Jezusa, nie wchodząc w to życie Chrystusowe. Można nie doświadczać tych rzeczy. Ale wtedy też nie będę miał świadectwa sam w sobie, do kogo należę. Będzie może mi się wydawało, że jest w porządku, ale brak cierpień Chrystusowych będzie powodował, że po prostu nie będę miał świadectwa. Mówiliśmy sobie ostatnio o Jobie. Zwróciliśmy uwagę, że Job już przeżywał doświadczenia cierpień Chrystusowych. I kiedy przejdziecie przez Biblię, wszędzie zobaczycie cierpienie baranka. W każdym Bożym człowieku zobaczycie cierpienie baranka, zobaczycie odrzucenie, zobaczycie sponiewieranie, zobaczycie szyderstwo, kpinę, drwinę i nazywanie tego człowieka, że to nie jest człowiek od Boga. Zobaczycie głębokie poniżenie, ale również z tego poniżenia usłyszycie głos Jezusa. W każdym tym człowieku usłyszycie głos Jezusa. Można powiedzieć, że cierpienia Chrystusowe są rozciągnięte na wszystkie pokolenia tej ziemi, od początku aż do końca. I wszyscy, którzy należeli do Boga, musieli coś z tego baranka skosztować we własnym życiu. To już było świadectwo tego, że oni należeli do Jezusa, bo Jezus umarł za wszystkich swoich. Od początku, od samego, można powiedzieć, pierwszego człowieka aż do ostatniego. I każdy musiał przeżyć coś z tego Chrystusa. Gdyby oni czytali Biblię i patrzyli na tych mężów Bożych, niewiasty Boże, to oni by zobaczyli, jakiego Chrystusa mają się spodziewać, tak? Widzieliby obraz, który by pokazywał Bóg, ale oni czytali literę i spodziewali się czegoś innego. Gdyby patrzyli, jak Bóg działał w swoich sługach, widzieliby to odrzucenie, to zlekceważenie i wtedy by mieli świadomość, możemy się spodziewać Chrystusa, którego świat odrzuci. Religijny świat odrzuci. Jeśli my czytamy Biblię i patrzymy na tych Bożych ludzi, dlaczego jest napisane, patrzcie na nich, na jak oni żyli, jak oni dobiegli do końca i naśladujcie ich wiarę. Z powodu tej wiary przecież Mojżesz wolał zostawić wszystkie skarby Egiptu i to nazwę księcia Egiptu, żeby wejść w co? W hańbę Chrystusową. Gdzie ta hańba była? Wyśmiany przez swoich, prawda? Narażony na śmierć, bo chcieli go zabić przecież. Swoi go chcieli zabić, Mojżesza. Kiedy mówił prawdę, oskarżali go, że chce dla siebie zyskać wszystkich, tak? Miał cały czas to doświadczenie Chrystusa w swoim życiu. Oskarżany o wszystko, co tylko możliwe, żeby nie poszli za tym, co on mówi. Mówiliśmy, jak pięknie jest w Biblii napisane, że Bóg mówi o Jobie, że nie było takiego człowieka na ziemi w tym czasie, jak był Job. Tak czystego, tak świętego, tak sprawiedliwego. Kiedy przyszedł Jezus, nie było nikogo takiego jak Jezus. Ale kiedy słyszymy słowa Jezusa, również słyszymy, że wcześniej był Jan,
którego też nie było takiego jak Jan, który by się taki z niewiasty urodził, co by był jak Jan. Ale zobaczmy, gdzie w końcu dochodzili ci, którzy tacy byli. Gdzie w tym momencie znajduje się Job? W popiele, obrzodzony? Czy jego wygląd mógł się komuś podobać? A czytasz 53 rozdział Izajasza. Czy jego wygląd mógł się komuś podobać? I raptem Job jest w doświadczeniu Chrystusa. Jego wygląd się nie podoba nikomu. Nawet młodzieńcy są w stanie zbierać ślinę w swoich ustach i pluć na niego. Jesteś dla nas nikim. Nic dla nas nie znaczysz. Jesteś wredny. Wszystko, co złe, demonstruje się teraz na tobie. Możemy tylko powiedzieć, Bóg jest przeciwko tobie. I Job musiał to słyszeć. I Jezus to również słyszał, tak? Nawet Bóg jest przeciwko niemu. Czy ty słyszysz też pewne takie słowa, żyjąc życiem Chrystusa? Czy z tej wysokości człowieka, który mogłeś decydować o sobie sam, co chciałeś, zostałeś poniżony do człowieka, który jedynie może wzdychać i narzekać? Boże, pomóż mi przejść przez moje doświadczenia. Zajrzyj w Księgę Joba, zobacz, jak Job w pewnym momencie wzdycha. Boże, pomóż mi przejść przez te cierpienia. Jeszcze dzisiaj trwam. Dzisiaj jestem Twój. Nie wyrzekłem się niczego z tego, co mi dałeś. Boże, zabij mnie, zabierz mnie z tej ziemi, bo boję się, że mogę przegrać. Tak? Był słaby. Paweł mówi, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Kiedy mam obawy, nie mogę się oprzeć na sobie. Widzę w sobie niemoc do dziennego życia, Boże, widzę w sobie niemoc do pielgrzymowania, Boże, jeśli Ty mnie nie uratujesz, zrobię sam sobie krzywdę na tej ziemi. Gdzie Job się tego nauczył? Kiedy był syty, kiedy wokół chwała go otaczała i kiedy wchodził w bramy miasta, to inni się podnosili? Nie, wtedy, kiedy był w popiele, nauczył się tego doświadczenia. A więc można powiedzieć, że to poniżenie było dla niego czym? Zyskiem. Jeśli ty czy ja jesteśmy poniżani, tracimy chwałę u ludzi, ludzie mogą na nas patrzeć dziwnie, śmiać się znać i nawet plunąć sobie gdzieś na bok, kiedy nas widzą. Wtedy sobie może pomyślisz, Panie, przecież to nie dlatego, że ich skrzywdziłem, ale dlatego, że ty żyjesz we mnie. Mogę doznawać tego, co ty. Czy jesteśmy w stanie mu wtedy powiedzieć, Panie, ja ci dziękuję, że uczysz mnie swojego syna, że dajesz mi to przeżycie twojego syna. Ojciec kocha wszystkie swoje dzieci i każde dziecko musi mieć przeżycie pierworodnego. Coś szcząstki tego syna, ponieważ my jesteśmy ciałem Chrystusa, musimy doświadczyć coś z tego syna, inaczej ojciec by nas nie kochał, prawda? Bo kogo miłuje, tego też karci, smaga, wychowuje, ćwiczy. Musimy coś doświadczyć z tego syna. Doświadczamy miłości, którą otacza nas Ojciec z nieba. Doświadczamy, jak nas ćwiczy, uczy. Czy dlatego żyjemy jako chrześcijanie, bo inni ludzie nas widzą i co jakiś czas musi jakiś brat, siostra przyjść, słuchaj, przestań się wygłupiać, znowu idziesz w stronę świata. Tak? O, przepraszam, to wracam. A za chwilę znowuż w stronę świata, gdzie idziesz? O, znowuż idę, nie, no, nawet nie zwróciłem uwagi. W porządku, możesz raz, drugi, trzeci nie zobaczyć, ale gdy piąty, szósty, siódmy raz idziesz w stronę świata i jesteś napomijany, to znaczy, że ty nadal masz naturę w sobie kogo? Nazwij się tak naprawdę i powiedz, jestem świnią, która wraca do świata za każdym razem, gdy mnie ktoś nie trzyma za sznurek. Lepiej powiedzieć prawdę, wtedy jest szansa, że wtedy powiem, Boże, skończ ze mną. Skąd z tą naturą człowieka, którego stale coś ciągnie do świata? Chcę żyć z Tobą. Jeśli ktoś kogoś przyciąga do Chrystusa i ktoś mówi, no zobacz, znowu mnie się czepia, to się, czy naprawdę się czepia, czy chce ratować? No jasne, że nie jest przyjemne, kiedy ja jestem tą świnią, a ktoś mnie ciągnie znowu do świata. Mówi mi powiedzieć, no przestań, ja przecież nie jestem aż takim złym człowiekiem. Ale co robisz w świecie, w duchowości tego świata, w samowoli, w buncie, w stanowieniu o sobie samym, co chcesz? Wróć do
tego prawa, którym wodzem jest Chrystus, którym On decyduje o codzienności, o społeczności, o radowaniu się. I kiedy patrzymy na Hioba, to możemy właśnie co rusz zobaczyć to doświadczenie Chrystusa. Naprawdę, czytaj Księgę Hioba i szukaj tam swojego Chrystusa, znajdziesz go tam. Zobacz Eliasza i szukaj tam Chrystusa, znajdziesz go tam. Weź Elizeusza, znajdziesz go tam. Piotra, Pawła. Znajdziesz go tam. Czy mogę wymienić swoje imię, twoje imię? Mogę wymieniać biblijne imiona i w końcu z Biblii przejść na nas i powiedzieć, czy w tobie również znajdę coś z Chrystusa. I teraz zaczynamy mówić świadectwa. I zaczynasz otwierać się i mówisz, to jest świadectwo Chrystusa w moim życiu, a to jest moje świadectwo Chrystusa w moim życiu, a to jest moje świadectwo Chrystusa w moim życiu, a to jest moje świadectwo Chrystusa w moim życiu. I wtedy widzimy, że to świadectwo rozkłada się na całe ciało. I ja doznałem tego. I ja, Paweł mówi po prostu, z czego się będę chlubił? Ludzie myślą, no tak, dary ducha, cuda, znaki, w porządku, to też jest Pan, ale z czego najbardziej będę się chlubił? Życia Jezusa we mnie. Że osobiście doświadczam tego Chrystusa i doświadczam Jego cierpień na sobie samym. To jest chlubą moją, że jestem częścią Jego ciała. Chwała Bogu, jestem częścią Jego ciała. Rozumiecie, ludzie, którzy mają znaki, cuda, różne rzeczy, nie muszą być koniecznie częścią ciała Chrystusa. Ale ci, którzy mają życie Jezusa w sobie, na pewno są Jego częścią. Bo życie znamionuje część, prawda? Jeśli jest to moje ciało, to to życie, które łączy te cząstki i porusza nimi, znamionuje, że one tworzą jedno. I gdzie nas Bóg porusza w tym momencie? A więc gdziekolwiek byśmy otworzyli Księgę Joba, zobaczymy, znajdziemy samych siebie również. Ludzi, którzy mamy doświadczenia, mamy przeżycia, mamy wybory i decyzje, które musimy podejmować. Jak ważne jest patrzeć na nich i uczyć się ich decyzji. Obserwować, w jaki sposób oni to robili. Zobaczcie pewien takie miejsce. Job mówi, jestem nierozumny do końca. I chcę znaleźć, gdzie Job jest nierozumny, gdzie ten mój brat jest nierozumny. On mówi, Boże, dlaczego ten, który zgrzeszył, sam od razu nie cierpi, tylko jego dzieci cierpią za niego. Sprawiłbyś to, żeby ten, co zgrzeszy, oberwał wszystko w swoim życiu, a nie jego dzieci. I chcę znaleźć, Jobie, gdzie jest ta twoja nierozumność tej wypowiedzi? I raptem doświadczam z Bogiem, że nierozumność jego polega na tym, że on nie zna Boga. Zobaczcie, ojciec zgrzeszył, uczynił wiele obrzydliwych rzeczy i raptem kara spada na dzieci. Dlaczego? Pomyśl chwilę. Dlatego, że Bóg nie chce, żeby te dzieci poszły śladem jego ojca. I dlatego spada na nie, żeby zobaczyły, co ojciec ich robił, co czeka ich ojca. Teraz odszedł, spotka go to. Bóg nie chce, żeby to spotkało dzieci, a więc pokazuje im całe zło, które spotka ich ojca. A ty nie idź tam. I dziecko może przyjść do przytomności, opamiętać się. Bóg nie chce zła, rozumiecie? Chce uratować jego dzieci. Nie chce, żeby konsekwencje tego grzechu spadały. Dlatego fizycznie wylewa na nich to, żeby zobaczyły, gdzie prowadził ich ojciec i żeby od tego uciekły jak najdalej. Job nie mógł zrozumieć Boga, bo Bóg nie chce śmierci człowieka. Nie chce. Nawet kiedy ujęte jest dzieciom grzesznika wszystko, to po to, żeby te dzieci się upamiętały i nie zginęły jak ojciec. Gdyby zostawić ich w dobru, we wszystkim, nie przyszłyby do przytomności. Bóg kocha człowieka, a więc jeśli nawet posyła pewne rzeczy, ilu ludzi powiedziało, że to doświadczenie sprawiło, że zaczęli szukać Boga. Muszę odnaleźć nierozumność i rozumność. Muszę skosztować i spróbować. Uczynić wybór. Ja też bym po ludzku powiedział, Boże, niech spada kara na tego, który zgrzeszył. Ale jeśli Bóg już zostawia kogoś,
Mówi, to, co już na ziemi, to twoje, ponieważ tam już ciebie nie będzie ze mną. Ciesz się tu na ziemi, ile już wlezie. Raduj się tym wszystkim, ponieważ ja już dla ciebie nie mam serca. Ale na twoje dzieci mam serce. I na nich spadnie to, co powinno spotkać ciebie, żeby one nie zginęły w twojej winie. Widzisz miłość Boga? Ja widzę, go podziwiam w tym, że on potrafi poczekać. I to, co człowiekowi wydaje się, że on czyni zło człowiekowi, okazuje się Bożym dobrem. Tak samo przecież, kiedy przychodzi do mnie i do ciebie Chrystus. Chce nas zbawić, chce uratować. Ale sposób, w jaki to zbawienie następuje, wydaje się zupełnie nieludzki. Rozumiecie? My musimy po prostu patrzeć na nich. To nie może być tylko tak w Biblii napisane, patrząc na wodzów. To musimy skosztować z tego, wgryźć się w to z Duchem Świętym, zobaczyć to miejsce, każde jedno po drugim, żeby zobaczyć również, w jaki sposób, wiecie, już rozmawiałem tutaj z Dawidem też wczoraj w kuchni, jak zacząłem słuchać, jak Bóg mówi do Jowa, zwróćcie uwagę, że Bóg nie mówi, jak wszyscy ci ludzie mówili. To jest inny głos całkowicie. Bóg mówi jak przyjaciel. Mówi Jobie, czy byłeś jak ja to robiłem, czy byłeś jak ja to robiłem. A zobacz, jakie to jest piękne, jakie wspaniałe. Jobie, nie byłeś tam, nie widziałeś tego, jak ja to uczyniłem. Ale widzisz po prostu piękno tego. Ja również to czynię w twoim życiu. Ty nie widzisz tego, jak ja to robię, ale możesz rozpoznać piękno, które zacznie z ciebie emanować, kiedy ja doprowadzę swoje dzieło w tobie do końca. I kiedy Job to zrozumiał, Boga mówiącego, mówi, kajam się, Boże, przed Tobą. Boże, przemówiłeś do mnie, nie będę dyskutował. Zamysły Twoje są cudowne. Chcę się nim poddać. Ludzie napadali na Joba, prawda? Bóg nie napadł. Bóg pokazał swoją wspaniałość, a Job przed nią skłonił swoje oblicze. I kiedy skłonił swoje oblicze przed Bogiem, Bóg, jak najwspanialszy przyjaciel, podniósł go. I Job się z kim stał? Kapłanem. Gdyż Bóg powiedział do tych jego przyjaciół, musicie iść teraz do Joba. Tak? Gdy Job się będzie modlił, wtedy wam przebaczę. Stał się, znowuż te chrystusowe doświadczenie, przeszedł przez pewne próby i później w tą wspaniałość wszedł. To Boże doświadczenie, które jest tak cenne dla ciebie i dla mnie, bo i my również w Chrystusie staliśmy się kapłanami, aby modlić. Ale żeby się modlić, trzeba przejść przez poniżenie, żeby modlitwa miała wartość. Gdzie jest pyszna modlitwa, tam jest pyszne słowo. Ale gdzie jest pokora i uniżenie, tam jest modlitwa sięgająca nieba. Czy warto było, żeby Job był poddany próbie? Skosztował Chrystusa w tym czasie. Przecież najbliżsi go opuścili. Skosztował Chrystusa. Nawet jego bracia go nie rozumieli. Jezusa bracia też nie rozumieli. Zobacz, jaka cenność tych przeżyć. A pamiętacie, jak rodzina Mojżesza rozumiała Mojżesza, a Aaron i Miriam? Ale go rozumieli bardzo dobrze. Czyż ty jesteś taki jak my? Co ty jesteś większy od nas? I co musiał Bóg uczynić? Musiał pokazać, że wybrał Mojżesza. Aby Mojżesz nauczył ich tego, co nauczył go Bóg. Czytajmy Boże Słowo i niech Duch Święty nas prowadza w Boże prawdy. Pamiętajmy, że tu jest naprawdę tak wiele potrzebnych nam skarbów. Ty i ja tego potrzebujemy, ale jedna taka ważna rzecz. Nie możemy być ego. Egoiści nie zrozumią Biblii. Oni szukają tylko czegoś dla siebie, prawda? Musimy być uwolnieni od ego, żeby czytać Biblię i słyszeć Boży głos.